Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Jakiś czas temu, w ramach odskoczni od Gwiezdnych Wojen, na kanale pojawił się odcinek poświęcony spin-offowi serii Następcy o nazwie Następcy Rebellia Red. W tamtym odcinku zrobiłem małe streszczenie tego, o czym film będzie opowiadał, oraz krótko powiedziałem, jakie jest moje zdanie na jego temat. W piątek 12 lipca film miał swoją premierę na Disney+, więc skoro już możemy go obejrzeć, to dobrym pomysłem będzie jeszcze raz o nim pogadać. Czy w ogóle warto było wracać do tego uniwersum i czy historia, którą otrzymaliśmy, jest dobra? Zaraz się nad tym trochę pozastanawiamy, także bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Na początek przypomnimy raz jeszcze, że Rebellia Red nie jest czwartą częścią Następców, lecz jest spin-offem, także mamy nową, odrębną historię. No i skoro idziemy w innym kierunku, to najpierw trzeba fabularnie wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Jak z tego wybrnęli twórcy? Rozwiązanie jest dość proste, ale dobre, czyli że nasza ekipa Mal, Ben, Jay i Ivy wyjechali w celach politycznych, a w trakcie ich nieobecności porządku pilnuje Uma, która uznała, że poza dzieciakami z Wyspy Potępionych jest jeszcze ktoś, kto powinien zjawić się w Foredonie, czyli nasza tytułowa bohaterka Red. Natomiast co do nieżyjącego już Camerona Boyce'a, aktora wcielającego się w Carlosa, został mu w piękny sposób oddany hołd, słowami wypowiedzianymi przez Umę, że nasz przyjaciel by tego chciał. Tutaj nie ma co więcej mówić. Jest to wspaniały gest w kierunku zmarłego aktora. Przypomnijmy też, że jego odejście to był jeden z powodów, dla którego ta opowieść poszła w innym kierunku. Pozostali członkowie obsady, z szacunku do Camerona, nie chcieli tworzyć kolejnego filmu bez niego. A poza tym, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, historia przedstawiona w trylogii Następców jest już zakończona. Dokonało się to, do czego zmierzaliśmy przez 3 filmy, czyli zdjęcie bariery z wyspy, więc nie ma sensu tego ciągnąć dalej, tylko pora pójść w innym kierunku. A czy ten kierunek, który został obrany, jest dobry? Tak, ale mam pewne uwagi. Najpierw jeśli chodzi o samo dodanie Krainy Czarów, to ta prezentuje się bardzo dobrze i aż szkoda, że nie była głównym miejscem akcji, bo chętnie bym w niej zagościł na dłuższą chwilę. Co do innych lokacji, to nie mam jakichś większych przemyśleń, wygląda po prostu ok. No może jedynie trochę większą uwagę zwróciłem na Czarną Lagunę. Niby nic nadzwyczajnego, taka ryba wynurzająca się z wody, ale tutaj fajnie było to zobaczyć, gdyż w ramach Następców było to coś nowego. Bo granie co do warstwy wizualnej, to Następcy wskoczyli na wyższy poziom. Obrazek, jaki dostaliśmy, jest taki żywszy, do tego kolory są pełniejsze, co idealnie pasuje do klimatu bajkowego, jaki tu mamy. Efekty specjalne też mam wrażenie się poprawiły, ale nie jestem aż takim znawcą w tej kwestii, więc mogę się mylić. Grunt, że dla mnie wyglądają lepiej. Widać to było na przykład w scenie pojedynku w gabinecie Merlina. Ten rycerz, z którym walczyły główne bohaterki, prezentował się całkiem nieźle. Do tego dodajmy jeszcze fakt, że skoro jesteśmy w bajkowej krainie, to przydałoby się trochę magii, a tej jest nie dość, że więcej, to jeszcze jest o wiele bardziej odczuwalna. W tym zakresie moją największą radość wywołała lekcja alchemii u profesora Merlina, gdzie magia znajdowała się wszędzie dookoła. Dla porównania, gdy wcześniej mieliśmy ukazaną naukę, to tam magii było tyle co nic. Konkretnie w Następcach 1 widzimy, jak nasi potępieni najpierw uczą się dobrych manier u dobrej wróżki, a potem Ivy ma sprawdzian z matmy albo chemii, już nie pamiętam, no i w sumie na tym koniec. I gdzie tu magia? No bo ja jej nie widzę. No dobra, to skoro tak mi się podobały wyżej wymienione elementy, to gdzie w takim razie są minusy? Te znalazłem w kilku innych aspektach, jak chociażby takie dwa istotne, czyli fabuła i nowe postacie. I to właśnie w nich leży mój główny problem, mianowicie, że w obu przypadkach czegoś mi brakuje. Najpierw co do postaci. Tu niestety muszę powiedzieć, że spośród nich jest tylko jedna, z której jestem zadowolony w 100%, a tą postacią jest królowa Kiery, ale mówię o tej złej strażniejszości. Nie mamy jej na ekranie zbyt wiele, bo tylko w początkowej sekwencji przed podróżą w czasie, ale mimo to przez te parę dziesiąt minut udało jej się zyskać moją sympatię. Natomiast pozostałe postacie, oczywiście chodzi o to jakkolwiek istotne, to w wypadku każdej z nich czułem, jakby były takie niekompletne, puste, nijakie. Nie wiem, jak to dokładnie opisać, ale ogólnie chodzi mi o to, że albo twórcy je źle rozpisali i nie dali im pełnego charakteru, albo aktorzy za mało od siebie dali w ich wykreowanie. Najbardziej na tym polu zawiodła mnie Red. Po obejrzeniu zwiastuna mówiłem, że ona ma w sobie to coś i cieszyłem się, że właśnie takiego protagonistę dostanę, a skończyło się na tym, że byłem nieco rozczarowany. Bo powiedzmy zamiast takiej 8 na 10 Red, no to była co najwyżej 6. Co nie jest jakimś wielkim spadkiem, bo daj 6 na 10 to nie najgorszy wynik, ale nie dla tytułowej bohaterki i nie w wypadku, gdy na nią bardzo liczyłem. A jeśli chodzi o drugą główną bohaterkę, czyli Chloe, to o niej poza tym wszystkim, co powiedziałem wcześniej o postaciach, to nie mam w sumie żadnego innego zdania. Po prostu sobie była i tyle. Ale to też trochę źle o niej świadczy, że nie mam o niej jakiegoś większego zdania. Oraz może też trochę przesadnie, patrząc na tą złą ekipę Ujany, co do niej samej, to tu też jest po prostu okej i tyle, więc średnio jak na antagonistę, to tam mimo tego, że ci pozostali byli takimi przydopasami Ujany, to każdy jakkolwiek na chwilę chociaż się wyróżnił poza jedną osobą, czyli Diaboliną. Kompletnie tej dziewczyny nie pamiętam i aż szkoda, bo była to pierwsza od 9 lat okazja, by móc zobaczyć ją znowu na ekranie, nie tą samą, no ale jednak i przynajmniej nie jako jaszczurkę. A koniec końców wyszło jak wyszło. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, to tu było tak, że do pewnego momentu nie miałem absolutnie żadnych zastrzeżeń. Film oglądał mi się świetnie, no poza tymi uwagami o postaciach, ale nie o to tutaj teraz chodzi. Generalnie rzecz biorąc, byłem zadowolony. Historia nie była jakaś wielce rozbudowana, ale też tego nie oczekiwałem. Jak to czasami powtarzam, historia może być prosta,
by była porządna. No i w tym wypadku tak faktycznie było. Ale w pewnym momencie spojrzałem na to, ile minęło czasu. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że było to już około godziny, gdzie film trwa nieco ponad półtorej. No i myślę sobie, nie no, akcja się jeszcze dobrze nie rozwinęła, no bo ta godzinka to było takie wprowadzenie, a my już zmierzamy do końca. To jest zdecydowanie za mało czasu, nie wyrobimy się z rozwinięciem. No i niestety moje obawy się potwierdziły i dostaliśmy słabe i ewidentnie skrócone zakończenie. No bo jak to wygląda, że po tej całej walce i uwięzieniu u Jany i jej kumpli w pułapce, Red i Chloe uznają, że a to my już możemy wracać do domu, gdzie przypominam, całe to upokorzenie Bridget miało miejsce na balu, który miał się odbyć bodajże następnego dnia. Dlaczego zatem nie zostały w przyszłości aż do balu, żeby móc dopilnować w 100%, że wszystko jest okej? A do tego jak na musical przystało, mielibyśmy idealną okazję na kolejną fajną piosenkę. A w zamian za to te szybko uciekły, wróciły do domu, no i generalnie wszystko się udało i mamy szczęśliwe zakończenie, które nie dość, że mnie rozczarowało przez to skrócenie, to też nie bardzo ma ono sens, ponieważ na tym balu mogło wydarzyć się coś zupełnie innego i koniec końców tak czy siak Bridget stałaby się okrutną królową kier. Zdecydowanie film powinien być o te chociaż pół godziny dłuższy, dałoby się w tym czasie zmieścić bal i powrót do domu oraz byłaby wtedy absolutna pewność, że wszystko jest dobrze. I na koniec jeszcze jeden element, w którym coś mi nie pasuje, mianowicie warstwa muzyczna. Piosenki w musicalu odgrywają istotną rolę, to wiadomo, ale ewidentnie w wypadku Nowych Następców coś poszło nie tak. W trakcie oglądania miałem poczucie, że piosenek jest za dużo, że każda kolejna pojawia się co chwilę. Jak później sprawdziłem ilość piosenek, to byłem w ciężkim szoku. Poprzednie filmy miały po 6-7, tymczasem najnowszy film miał ich aż 13, czyli dwukrotnie więcej. No i moim zdaniem nie wyszło to na dobę, bo przez taką ilość ciężko było, żeby piosenki zapadły bardziej w pamięci. Ja tak dokładnie pamiętam tylko dwie, czyli What's My Name w nowej wersji oraz Red, utwór, który mogliśmy usłyszeć przy wprowadzeniu nowej głównej bohaterki. Ale te pamiętam ze względu na to, że pojawiły się wcześniej w internecie i już mogłem się z nimi osłuchać. Natomiast z pozostałej jedenastki, to tylko tak trochę pamiętam tą z momentu wjazdu Red i Krowiekie do Oredonu. Ale to pewnie dlatego, że była bodajże drugą piosenką w kolejności? Chyba? Jakoś tak. W każdym razie chodzi o to, że była na tyle wcześnie, że jeszcze mogłem się na niej w pełni skupić. Ale żeby nie było, że tylko narzekam, to muszę uznać, że cała warstwa muzyczna, tak jak i wizualna, podniosła poziom. Pod tym względem nie mam żadnych zarzutów. I wydaje mi się, że to chyba w sumie tyle, także możemy przejść do podsumowania. A więc tak, nie mówię, że bawiłem się źle oglądając Następców Rebellion, bo bawiłem się ogólnie rzecz biorąc dobrze, ale miałem nadzieję na coś odrobinę lepszego. I dlatego, że no po prostu chciałem zobaczyć coś dobrego, no i też jednak 5 lat, to jest jednak długi okres, więc jak wracać, no to najlepiej z czymś dobrym. Dlatego liczę na to, że kolejna część, którą nam Uma w klasyczny sposób zapowiedziała, będzie lepsza pod względem fabularnym, zwłaszcza, że tam dowiemy się o skutkach podróży w czasie dziewczyn i mam nadzieję, że będą one dość poważne i wręcz wywrócą świat do góry nogami. Wtedy naprawdę będę mega zadowolony. No czy tak będzie, no to przekonamy się pewnie najwcześniej za 2 lata. Skoro poprzednie filmy wychodziły w takim odstępie czasu, no to może teraz będzie podobnie. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu co myślicie, po prostu standardowo komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. I przepraszam też za to, że ta recenzja jest z takim opóźnieniem, bo ponad tydzień po premierze, ale jestem teraz też trochę w rozjazdach, wiadomo wakacje, więc ta recenzja się opóźniła, tak samo opóźniło się też omówienie ostatniego odcinka Akolity, które mam nadzieję wejdzie już niedługo, ale nie wiem kiedy i nie będę też rzucał jakiejś konkretnej daty, po prostu postaram się, żeby było to jak najszybciej. A potem nowe rzeczy, ale jakie, no to nie powiem, wiadomo, nie ma co psuć niespodzianki. Także w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa.